Dzień dobry. 19 listopad 2016. To jest moje nowe studio, którego jeszcze nie sfilmowałem. Kilka nowych obrazów oraz stare, różne, wymieszane z różnych serii. To jest lustro, a to jest moje studio. Tak. Mam tylko dwa okna, ale mam jakieś lampy. I okna są na w sumie taki zachód, północny zachód chyba jakiś. Może południowy zachód. Ale nie jest za dużo światła, a lampy mam tylko trzy żarówki takie dobre. Rośliny teraz tu mam, bo nie mam dostępu do ogrodu, więc je przechowuję i one giną powoli. Moja rukaria i moje palmy. Część z nich umrze, a część po prostu wyeksportuje za granicę już. No to są moje obrazy. Teraz ten malowałem, ale dopiero, nie wiem, trzy razy go malowałem, więc jeszcze sporo pracy. Ale ustawiłem sobie go już. Taki śmieszny humor będzie, haha. Taki pandynia, psotnik i papuszki. Tu dzisiaj malowałem. Chciałem powtórzyć ten wyżej, co jest. Jeszcze raz go namalować. I w ogóle tło najpierw zrobiłem takie bardziej lawenda, ale w ogóle mi to nie siedziało i wróciłem do brązu, czyli dosłownie powieliłem ten wcześniejszy. To malowałem, jak w Hellzoo mieszkałem. To jakieś stare zabawki z dzieciństwa. Ten dzisiaj zacząłem, ale to jest super prosta podmalówka, tam się dużo zmieni. Jest tylko jedna warstwa farby. To jest z tego roku, z września, Fred. Te zacząłem dawno, ale się jeszcze z nim męczę. To jest stare. To jest bardzo stare. To jest też nowe z tego roku. Jakoś tak stanę może. Niebo gwieździste. I pomocne dłonie. O. Takie różne. Aha. Tu na ziemi sobie zacząłem szukać drugi, trzeci grudzień, tam będzie jakiś taki art fair w East Side Projects i dostanę stolik i może na tym stoliku mogę mieć jakieś obrazki je sprzedać. Jest takie malutkie, bardzo malutkie, widzicie? Takie maleńkie. 35 ich mam, wezmę je do reklamówki z Lidla, spakuję i wezmę je, zawiozę. Może sprzedam za 100 milionów. Tam jest obraz od Anki. Połowa obrazu. Jeden obraz, połowa duptyku. Duchy straszą. Później miałem namalować palmę z Anką. I od razu namalowałem jej duchy. Prosty pomysł. Przecież nie umiem inaczej namalować, jak od razu zgapić od niej duchy. To jakieś starocia. Lubię, jak się światła odbijają w tych obrazach. Lubię, jak trzeba tak dookoła się ich kręcić, żeby cokolwiek zauważyć. To jest obraz ze snu, oko mi się kiedyś przyśniło. To są święta 2014. Już 2 lata stary ten obraz. Co to jest 2 lata? To jest nic. Dzisiaj tego malowałem. Nie wiem, czy kamera to chwyci. Jeszcze go pociągnę, przyciemnię go cały, po prostu pociągnę go takimi laserunkami i siedzi. Strasznie się z nim męczę, nie jestem nad wyraz zadowolony, ale z tego małego znowu jestem. Tak go szybko namalowałem, tego zajączka. Podoba mi się ta szarość tego tła. Muszę sobie zawsze tą... Trochę zagubiony z tymi kolorami jestem, te palety zawęzić, ograniczyć się, najlepiej wziąć 3 kolory. Albo szarość, wszystkie szare malować, tylko problem z malowaniem szarym jest, że takie wypłowiałe to wychodzi. Tu sobie stare powiesiłem, a ten czerwony, dziura mi się z nim zrobiła, to był mój ulubiony. O, ten jest nowy, ten jest całkiem nowy. Tak on wygląda.
A to jest stary. Jaki jeszcze mam nowy? Żaden nowy. Zaraz, zaraz. Łyżwy, Fred. Żółty papużek. Zajączek, te niebieskie trąbki. No, miałem namalować 3 obrazy do końca roku, a w sumie jest druga połowa listopada. 1, 2, 4 mam zawerniksowane, czyli skończyłem już 4. Tam jeszcze brzegi tylko malnąć, ale ogólnie są skończone. Jeden już jest totalnie skończony, Fred jest skończony. Brzegi pomalowałem taką ochrą, bo mi pasowało. Stwierdziłem, że będę te brzegi tych obrazów malować kolorami. To dodaję. O, tak jak ten czerwony jest takim fajnym niebieskim pomalowany. Dodaję to do obrazu. Tego kamera nie uchwyci chyba tu. Światło nie jest najlepsze. O tej porze jest godzina za 15:05, druga połowa listopada. I tu już zaczyna się naprawdę trudno malować w takim świetle. Fajnie się patrzy na obrazy, bo jest światło takie miękkie, dosyć zachodzące. Ale no źle się maluje. Źle się maluje. A oryginalna świetlówka to jest tylko tam, za ścianą, co się świeci, więc tu jest naprawdę taki półmrok. Dobrze, że mam te 3 lampy. Aha, tu są jeszcze graty. To jest lustro. Tu są graty. I tak to wygląda, to moje studio. Tak to wygląda. No jest spore. Ale chyba będę z kimś dzielił. Żeby... Lubię mieć spokój, lubię po cichu malować. Sam lubię malować, ale... Towarzystwo się też bardzo przyda, żeby porozmawiać, żeby się trochę, żeby nie oszaleć tak po prostu samemu, nie? Bo łatwo jest oszaleć, bardzo łatwo. Dużo łatwiej niż ludzie myślą, dlatego dużo ludzi szalonych jest na świecie. Bo ludzie sobie nie zdają sprawy, jak łatwo jest oszaleć. Dużo mam tych obrazów. Samych tych małych jest 35. Tu będzie chyba z 20 na tej kupce pod ścianą. Te wszystkie, one są poustawiane jak kanapki pionowe. Nie wiem, chyba z 200-300 obrazów tu jest. Ogólnie rzecz biorąc, lubię te nowe dodawać i lubię wyciągać stare co jakiś czas. Że prawie co tydzień coś tu zmieniam. Ten niebieski wisi od początku. Ale nie lubię tego obrazu za bardzo. Natomiast tamten, uwielbiam go, a... jest moim ulubieńcem. Ten też chyba będzie fajny. Nie wiem, chcę go taki ciemny bardzo zrobić, żeby te oczy tylko tak świeciły. I te kuleczki na tych gałązkach. Nie wiem. Tu mam jakieś stare, patrzcie ile tych jest. Miliony. Tu mam już przeróżne. Arbuzki moje, kaczuchy, dzidziusie, Pinokio arbuzek, świnka Piggy, Stuart Lighton, ciciuś, a już mi się wali, widzicie, tak to jest, ja co chwilę dziury w obrazach robię i kto mi kupi takie dziurawe obrazy? Nikt, nikt. O, jeszcze pokażę te. O, tu mam banana. Banan mi rośnie i ganera. Jakieś palmy. Tu mam jeszcze takie papuszki. Stare moje. I tu takie egony. No. Czyli do widzenia, tak? Bye, bye.